Grupa PKP Cargo, lider rynku usług logistycznych. Dyspozytura w centrali grupy PKP Cargo w Katowicach nazywana mózgiem firmy. To tu mieści się centrum dowodzenia sprawujące kontrolę nad wszystkimi pociągami i ich drużynami, które jeżdżą pod banderą spółki. Dzięki systemowi EKL, czyli elektronicznej księdze logistyki, dyspozytorzy mogą znacznie efektywniej planować pracę. Grupa PKP Cargo, w skład której między innymi wchodzą spółki PKP Cargo SA, Advanced World Transport AWT i PKP Cargo Connect, to największy w Polsce i drugi w Europie kolejowy przewoźnik towarowy. Grupa PKP Cargo, która posiada 2300 lokomotyw, 64 tysiące wagonów i 27 terminali przeładunkowych, przewozi średnio ponad 300 tysięcy ton ładunków dziennie i może zrealizować każde zlecenie. Notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych firma odnotowuje coraz lepsze wyniki. W 2018 roku PKP Cargo wypracowało rekordowy zysk netto 254 miliony złotych. Grupa PKP Cargo stawia zarówno na rozwój krajowy, jak i na arenie międzynarodowej. Strategiczne położenie Polski na trasie łączącej Chiny z Europą Zachodnią sprawia, że PKP Cargo jest ważnym graczem na nowym jedwabnym szlaku, którym transportowana jest niemal 1/4 wszystkich towarów z państwa środka. Współpraca z największymi portami, na przykład portem w Duisburgu, pozwala na transport towarów z Polski do wszystkich krajów w Europie. Ważnym kierunkiem jest też dynamicznie rozwijający się rynek krajów tak zwanego Trójmorza. Szerokie portfolio usług świadczonych przez grupę PKP Cargo sprawia, że Polska staje się hubem dla kolejowych przewozów towarowych w całym regionie. Grupa PKP Cargo dzięki intermodalnym usługom łączącym transport morski, drogowy i kolejowy zapewnia partnerom biznesowym konkurencyjną ofertę. Zachowanie tej samej jednostki ładunkowej, najczęściej kontenera, to oszczędność czasu, a także pieniędzy. Generuje to wzrost zainteresowania taką formą transportu. W 2018 roku grupa PKP Cargo w ramach przewozów intermodalnych przetransportowała 9 240 000 ton. Grupa PKP Cargo to kompleksowa oferta nie tylko transportowa, ale też logistyczna. Działająca w ramach grupy spółka PKP Cargo Connect zajmuje się sprzedażą wszystkich rodzajów usług, w tym m.in. spedycją, przewozem, magazynowaniem, przeładunkiem i obsługą celną. Ważną częścią grupy jest spółka Advanced World Transport, AWT. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania, przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Europie, zapewniając przewozy towarów ciężkich, np. węgla i stali. Rozwój i ekspansja nie byłyby możliwe bez gigantycznych inwestycji. W 2018 roku przeznaczono na nie prawie 800 milionów złotych, przede wszystkim na nowoczesny tabor. Grupa PKP Cargo w ciągu najbliższych lat kupi lub zmodernizuje 150 lokomotyw i ponad 1200 nowych platform intermodalnych. Modernizowane są terminale przeładunkowe, w tym kluczowy dla rozwoju nowego jedwabnego szlaku terminal w Małaszewiczach. Na inwestycje w rejonie Małaszewicz i przejścia granicznego Terespol-Brześć do 2026 roku planowane są inwestycje na kwotę 500 000 000 euro, także z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu Małaszewicze będą przygotowane do rosnącego potoku towarów. Potencjał magazynowy zwiększy się 6-krotnie, a liczba pociągów, które dziennie można przyjąć w terminalu, ponad 14-krotnie. Siła grupy PKP Cargo to nie tylko ogromne inwestycje i nowoczesne technologie, ale też stojący za nimi ludzie. Specjaliści logistyki, maszyniści, rewidenci, dyspozytorzy, dyżurni ruchu, informatycy, operatorzy suwnic i wózków widłowych. Grupa PKP Cargo w sumie zatrudnia ponad 23 tysiące osób. To dzięki ich doświadczeniu grupa PKP Cargo cały czas rozwija się i zdobywa nowe rynki. Grupa PKP Cargo, lider rynku usług logistycznych.